To były. No na końcu tak prodomosua, czyli egoizm mój własny. Na końcu tam zawarłem kilka takich uwag w zakończeniu, w którym moim zdaniem Wołów powinien pójść. On idzie w tym kierunku, ale ja tylko po prostu starałem się to podkreślić, więc to jest ten mój układ, bo ja pisałem wstęp i zakończenie i moim zadaniem było pilnować książki. Natomiast to jest zasługa autorów, że ta książka właśnie tak powstała. Ja mam nadzieję, że będzie sympatią przez Wołowian przyjęta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. W zespole redakcyjnym był, jak już wspomniałem, także pan Rafał Nowakowski, który jest również autorem nowego, bardzo ważnego rozdziału w tej książce traktującego o ostatnich 30 latach. Panie Rafale, proszę wziąć mikrofon i kilka słów nam powiedzieć na temat pracy nad tym rozdziałem, na temat sposobu zbierania materiałów, bo domyślam się, że tak naprawdę ten rozdział będzie najbardziej zapalnym rozdziałem i byłby zapewne wszędzie najbardziej zapalnym rozdziałem. Proszę. Witam państwa serdecznie. Faktycznie to, co powiedział pan burmistrz tutaj przed chwilą, że te 30 lat zmieniło diametralnie społeczność lokalną, czyli waszą. I to jest fakt, to trzeba powiedzieć wprost, bo punkt wyjścia 90 roku, a to dzisiaj mamy po 30 latach, to jest niebo i ziemia. Po drugie, instytucja samorządu terytorialnego, tak naprawdę to nadała rytm, ton i te wszelkie zmiany, które tutaj nastąpiły po 90 roku. Można w przeróżny sposób to oceniać, ale jest o wiele więcej sukcesów i zalet niż wad. To jest ważne. Natomiast ja jeszcze tylko tutaj wrócę do kulis. Pamiętam dzień, jak Bogdan wpadł do mnie do gabinetu, ponieważ pracujemy obaj w Urzędzie Marszałkowskim, mówi, dawaj, robimy książkę, ale książkę taką, żeby była napisana w sposób niesztampowy, językiem przyswajalnym, prostym, no i żeby wnosiła coś nowego, czyli tak naprawdę zrobimy ten okres 30-lecia, który do tej pory nie był w żaden sposób opisany. On co prawda jest troszeczkę tutaj na początku lat 90. opisany w tej dawnej monografii pani profesor Kości, pod redakcją pani profesor Kości.